Good cop, bad cop. Bad cop. Głuchy mężczyzna zastrzelony przez policjanta. Nie słyszał jego poleceń. Strzelanina miała miejsce w Daytona Beach w zeszłą sobotę. 52-letni Edward Miller i jego 25-letni syn Edward Jr. próbowali odebrać swój skonfiskowany samochód, ale nie mieli ze sobą wystarczająco dużo gotówki. Pracownik przestraszył się, ponieważ Miller senior krzyczał i miał przy sobie broń. Policja przybyła na miejsce i funkcjonariusz poprosił o pozwolenie na broń i dokument potwierdzający, że mężczyzna naprawdę jest głuchy. Następnego dnia para wróciła z gotówką. Policjant Joel Hernandez był w pobliżu, ale zajmował się zupełnie inną sprawą, gdy usłyszał krzyczącego mężczyznę. Ruszył w kierunku sprawcy zamieszania i zażądał, by ten wysiadł z pojazdu. Po tym, jak mężczyzna nie zareagował, policjant zastrzelił go. Szeryf Gary Davidson twierdzi, że mężczyźni byli pijani i agresywni i jego podwładny działał według przewidzianych w tym przypadku procedur.